kochani, witam Was serdecznie. Na dzisiejszym odcinku zabieramy się za sadzenie mojego ostatniego importu. Nabyłem takie doniczki od storczyków. Dwie większe, były tylko dwie większe. To są 17 chyba, albo 15. A tutaj mamy 19, coś w tym stylu. No i podstawki. Mam tutaj również przygotowany substrat. Jest tutaj beans po niemiecku, po polsku, wiecie, do stóp to pumex. Mamy pinię, mamy kokosa, mamy, to jest takie coś, takie, nie wiem, jak się właśnie nazywa, sprawdzę i napiszę. To jest takie, nie wiem, takie jakby plastikowe, ale to również jest, taką samą spełnia funkcję jak perlit. No perlity mamy też tutaj. No i mi się wydaje, że kibidos zapewni roślinom wystarczająco dużą tutaj, no wiecie, o czym myślę, wilgotność, a przy okazji dostęp powietrza do korzeni. Dobra, zabieramy się za sadzenie. Dzisiaj byłem cały dzień w drodze, w sumie po tym unboxingu, i myślę sobie, nie będę tutaj cudował, nie będę niczego oczyszczał. Oczywiście, co zobaczę, że jest jakieś tutaj zmasakrowane jakieś korzenie, albo obgnite, albo coś, to je usunę. Resztę zostawię jak jest. Niech rośnie. Dobra, tu mam tą kistę z tymi roślinami. Ja bym sobie może tutaj postawię. Tak, żebyśmy jeszcze mieli miejsce na doniczkę. No i zaczynamy. Tu się fajnie to wszystko namoczyło, wsiąknęło trochę wody. Te rośliny się trochę nawodniły, ale oczywiście je potem podleję. I zaczynamy od pierwszej roślinki. I będzie to Anthurium luxurians. O. Anthurium luxurians. Ładne korzenie. Tutaj wszystko teraz się namoczyło. Napiło się Anthurium i do doniczki. W sumie to nie ma sensu tego tutaj usuwać. W naturze, jak rośliny też rosną, to niektóre korzenie obmierają, obgniewają i roślina sobie dalej radzi. Jeżeli zobaczysz, że coś jest popsute, to usunę. Bawić się tutaj w jakieś oczyszczanie. Tamtych innych też nie oczyszczałem i sobie świetnie radzą. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, doniczki są tutaj przezroczyste, tak żebym mógł widzieć, jak zachowują się korzenie, czy rosną. To są też takie rośliny epityficzne i wiecie, lubią też taki mały dostęp po prostu do słońca, korzenie. O. Tutaj mamy Anthurium luxurians. Tutaj gdzieś jest mój jeszcze paszport. A gdzie jest luxurians? Halo. Dobra, nie potrzebuję, bo wiem, że to jest luxurians. Teraz bierzemy się za kolejną roślinę i to będzie królowa. Piękne Verano Quinum. Tutaj nie za dużo tych rzeczy, żeby się nam fajnie wszystko zmieściło. No i teraz tutaj sobie obejrzymy. No to jest zgnity korzeń, to go usunę. Nożyce. Tego usunę. Czekajcie. Tak, on jest po prostu przełamany.
tutaj jeszcze kawałek. O, i w tej kiście może jeszcze, co tu chce odpaść, to niech odpadnie. No tutaj nie ma co, wiecie, robić szału po prostu. Takie jest moje zdanie. Jak ma rosnąć, będzie rosnąć. Potem odlejemy przefiltrowaną wodą. Jak na razie tym tutaj, co mam, nic się im nie stało. Żyją, rosną, liście są coraz większe i większe. Nic nie gnije, ani nic. Wiadomo, że po imporcie to roślina może odchorować, no ale... Królowa zasadzona. Ja już mam rad video. Królowa zasadzona. O, tutaj mamy drugą roślinkę. Anturium Veranoquinum. Paszport. Cak. Wpinamy. I mamy to. Teraz bierzemy się za... Anturium Veranoquinum Water Bouillon. Tutaj się korzenie fajnie rozplątały z tego wszystkiego i to wszystko fajnie opadło. I tutaj, jeżeli tak się stało, to to wszystko oczyszczę. Ale tutaj, wiecie co? W sumie tutaj nawet nie ma żadnych takich korzeni jakichś tam popsutych czy uszkodzonych. To cak. Do donicy. O, w ten sposób. Tutaj nawet młody listek już zaczyna wychodzić, to dajmy Boże. Gabuś! Gabi się odzywa w sypialni. Oglądają telewizor. O. Telefon? Telefon? Gabi? Telefon? O! Dobra, następnie mamy tutaj to nieszczęśliwe Anturium. Querimalens. Tu się fajnie też wszystko rozluźniło. Tak troszeczkę to jeszcze lekko, wiecie, rozluźnię. I sadzimy. O. Tak. Sadzimy i trzymamy kciuki, żeby rosło trochę za dużo. Zależało mi, żeby ten bigos był taki bardzo pulchny i przepuszczający wodę. I mamy. Wiecie co? Te moje paprocie to popuszczały kupę wąsów. I teraz z tych wąsów tworzą się nowe paprotki, takie dzieciątka wiszące. A to są te paprotki od Justyny mamy, takie te olbrzymie, a tu jest paszport, dobra, takie te olbrzymie. I no, będziemy dalej kontynuować sadzenie, rozmnażanie paproci tych dużych.
bardzo mnie to cieszy, bo chciałem w sumie szczepkę gdzieś tam wyciągnąć albo coś, ale ta jedna w ogóle nie chce nic nowego tworzyć, tylko cały czas, wiecie, rośnie z tego dużego, z jednego pienka. To tak jest mocno zbite to wszystko, ale może pomacam lekko, pognioty. Jak ma rosnąć, to będzie rosnąć. Klaus! Fajnie. Piękny filodendron. Tutaj przestaje się już powoli mieścić, a chciałem, żeby tak to wszystko, wiecie, stało fajnie tutaj poustawiane, żeby to ładnie wyglądało. O. I nie będę ich tym razem wkładał do foliaka, tylko zostawię je tutaj, żeby się one już po prostu przyzwyczajały do takiej temperatury i do wilgotności, jaka tutaj panuje. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Następna roślinka. Dzisiaj już taki jestem zjechany, bo byliśmy z Justyną. Tutaj piękny, patrzcie. Marmuratum, czyż on nie jest piękny? Byliśmy dzisiaj na zakupach. I jak to po zakupach? Człowiek na głodzie, bo ja w zwyczaju mam, że wiecie, nie jem obiadu ani nic. I tak po całym dniu zakupów, znaczy po całym dniu popołudnie, 4 godziny takie intensywne. Wiecie, tu doniczki, tutaj to, tutaj tamto. Tutaj znowu mi się przypomniało coś innego, żeby kupić. Ona miała też swoje sprawunki. I tak żeśmy przejeździli całe popołudnie. I wydaliśmy za dużo pieniędzy na głupoty. Dobrze. Marmuratum mamy zasadzone. Tu już nie ma miejsca. Radę. Tak sobie myślałem, wiecie, dzisiaj w drodze, że te rośliny mają taki stres, bo tutaj całkiem inne warunki atmosferyczne, inna woda, inne wszystko, podłoże. I ja tu jeszcze im tutaj, wiecie, no zafunduję całkowite czyszczenie korzeni, a po drugie to mi się też nie chce, co tutaj ukrywać. Będą chciały, będą rosły, a będą rosły na pewno. Dobrze, teraz mamy tego tutaj dęki lisi, czy jak on tam ma. To się też powoli, trochę się tutaj to rozluźniło, ale nie do końca. Klaus! A nie, to jest jeden. Ale patrz, jak on jest tutaj wsadzony. Dobra, więcej to mnie czyszczę. Patrzcie. Bo wszystko wywalę, wszystkie korzenie. Zobaczcie. Jak to wygląda. Bardzo ma ładne liście. Takich. Tutaj niespotykane w ogóle, w sumie, można kupić na Equagenerze
Europe, ale oczywiście trzeba sobie zaraz doliczyć kupę kasy, nie? Wiecie, oni też muszą zarobić. A nie widziałem tutaj takiego jeszcze chwilowym drona. Dobrze, potem damy mu jeszcze... Klaus! Co się drzesz? Potem dostanie jeszcze palik. I niech rośnie. Jeszcze jedna roślinka, dwie. Tutaj damy paszport. Tutaj może to przestawię. Kupiłem więcej tych doniczek, bo teraz mam tego substratu dużo, to wiecie. Żeby nie jeździć co drugi dzień znowu po doniczkę. Dobra, tutaj mamy tego filodendrona. Jak to się nazywa? Tenue. Tenui. O, namoczone. Patrzcie, jak wszystko fajnie odchodzi. Ja dalej czekam na swoje Epipremnum. Marble. Variegata. No i tutaj coś takiego. Tutaj coś nie za bardzo się tu chce schować, do tej doniczki. No widzicie, tych dużych już więcej nie było. Tak go może tutaj przy boku jakoś postawię. Nie było już więcej doniczek, a było już te takie same duże. Po co mi taka doniczka? Został ostatni filodendron. A co jest ten jeszcze? Tenue. Klaus! Czego się drzesz? No i tutaj ten Esmeraldens Narrow. Tutaj to w ogóle jest przerośnięte, ale czy mi się tutaj uda w ogóle coś rozwiązać? Bo nie chcę tych korzeni też tak makabrycznie tutaj no, rozwalać, ale chcę to lekko, wiecie, poluźnić, żeby korzenie zaczęły iść w nowe kierunki, w nowe strony. Dobra. Chodź mi normalnie po dupie z kapie, bo to jest tak ciepło. Wyłączyłem wentylator wiatrak, żeby wiecie, tutaj nie było dodatkowo jeszcze takiego jakiegoś huku z boku. No. I czuję powoli ten pot spływający po plecach. Tutaj też tam. Palik przywiążemy ładnie. Nie wiem, jak to w ogóle tutaj funkcjonuje dalej. To są korzenie. To on gdzieś tutaj się znowu coś puści nowego? Nie mam pojęcia. Dobrze, kochani. Napiszcie w komentarzu, która roślina wam najbardziej się podoba.
napiszcie również, za którą trzymacie jak najwięcej kciuków. Dajcie znać, czy takie postępowanie kontrowersyjne, jak na YouTube'owe odcinki tutaj, bo wszyscy czyszczą korzenie i szok, nie? A ja tutaj sobie wsadziłem wszystko tak jak stoi. Tylko tak lekko rozluźniłem korzenie albo coś. Hopla. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy to dobry pomysł? Okaże się za, myślę, że za już kilka dni, co i jak. Ja się z wami teraz żegnam. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Dużo zdrowia, pokoju i spokoju na świecie. Trzymajcie się. Pa, pa.